Witam wszystkich serdecznie dnia kolejnego z Rayleigh Zamiata. Tak jak to taka codzienna rutyna, zamiatanie, mopowanie podłogi. Z Rayleigh była na zakupach, kupiła sobie śniadanie, czy tam lunch, mięso dla psów, bagietki, jakieś tam zupy, napoje. A ja dzisiaj i tak będę piekł chleb, bo będę też robił kulę na pizzę. Ale już nie na zakwasie tym razem. Spróbuję jeszcze tam, jak mi teraz zakwas znowu dojrzeje, to spróbujemy, ale to gdzieś, nie wiem, za 2 tygodnie. No wygląda to tak, że zupa jest w woreczku sprzedawana i z takimi tam odpowiednimi rzeczami. Do nas Rosjanie przyszli. Daję 2 kieliszki, bo chciał setę, bo z kobitą jest kiełbasa i barszcz. Dobra, i tutaj nasza kiełba, chrzan, chleb. Dobra, jeszcze to nie wiem, czy się nie wywróci. Mam nadzieję, że uda się. Dobra, ja tu działam z barszczem. Dobra, i nasz borszcz gotowy. Wydajemy pielmienie, co jakby z łóżkami, nie? A jedę zobaczyć, psy coś za długo nie wracają tam na kąpielisko, gdzie im karnet wykupili. Całe mokre, żeby nam na klientów tylko nie skakały. Jak wrócimy, to na ludzi nie skakać, bo tam pani Rosjanka w pięknej białej sukience jest. Stray zrobiła nowy sos do pizzy, ale wyszedł trochę za słony i będzie go, że tak powiem, rozcieńczać na pół robić, już teraz nie dodając soli po prostu, bo wyszedł za słony. Bo zupa była za słona. Ale dzięki temu będziemy mieli 2 sosy i teraz tą dokładkę robimy na świeżych pomidorach, a nie na tych włoskich z puszki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yes. Onion more, but not... And all tomato. Mix all. They will good because red is not easy to buy. Nie łatwo kupić tutaj takie ładne pomidory, co ona teraz dostała. Na wieczór Strayle kupiła sobie i dla piesków też, bo się będzie dzielić skrzydełka. A breaking news jest taki, że Jarek na emigracji stracił robotę w piekarni i to już jest potwierdzone. Właśnie z nim rozmawiałem i teraz będę robił live'a na ten temat. Sobie dorabia jeszcze pomidory, a ja robię wieczorne mięso dla psów. No i jeszcze dla wieczór takie michy dla naszych podopiecznych. Lejda bez jajka, bo nie wiem, czy nie jest uczulona. Chodź, masz. Stefan, masz. Stefan, wiesz, masz. Masz tu. Zajadaj. Ja na wieczór zajadam makaron. Słuchajcie, a ja na wieczór jeszcze takie oto grzaneczki sobie zrobiłem, także zajadam. No i co? Słuchajcie, robię matkę drożdżową, bo będę robił chleb i ciasto na pizzę. To ja na jednym chlebie robię. Pięknie. Rosną drożdże. Niech sobie jeszcze tutaj się aktywują. I wrzucamy do ciasta mieszane, tą maszynę losującą włączymy, teraz na sucho. Tam trochę soli dałem, bo niech się coś przemiesza. Dobra, matka drożdżowa gotowa, bo to już znowu zobaczcie, jak wyrosło. Maszyna losująca odpalona.
taka kulka, że się wszystko wyczyściło, to jest dobrze wyrobione ciasto. O. Pięknie, to pięknie odchodzi. Widzicie, jest dobrze zrobione, to praktycznie nic nie zostaje. Teraz tak. Tak. Spadnie. Zobaczcie, micha czysta, to znaczy, że ciasto dobrze wyrobione. Praktycznie czysta. No wiadomo, że nie czysta, tylko że nie ma jakichś glutów. Mamy ciasto. Dobra, chlebki będą sobie rosły, są ponacinane. A tu zrobimy te malowanie, lukrowanie. Tam się Lejli, co tak warczy tutaj. Patrzy się, widzicie? A tu w kiblu taki osobnik. Dużych rozmiarów. Lejla, uspokój się, to nie jest kumpel. Trzeba go będzie załatwić. Nie mam palnik, mi się skończy. Montujemy, bo mam nowe sztukę, nie? No i to jest mój dzisiejszy urobek chlebowy, proszę Państwa. Myślę, że wyszło ok. Witam dnia kolejnego. Nasi goście wrócili już z wysp. Także będzie się działo. Wczoraj przedstawiłem jeden breaking news, że Jarek z kanału Jarek na emigracji stracił robotę w piekarni. A teraz kolejny news, ale to już jest w internetach, że Marcin z kanału Popas Pieprz i Maciej rozstali się biznesowo, czyli w tym biznesie Sea Cheese, te kanapki kolorowe i Kurnikowo, czyli ta ziemia, gdzie kury hodowali, Maciek wyszedł z tej spółki i wszystko przejął Marcin z kanału Popas Pieprz. Jest teraz jedynym jednowładcą, głównym i jedynym prezesem Sea Cheese oraz Kurnikowa. Dawidze Kurier, firma kurierska. Nie wiem, czy nie będą zaraz do nas dzwonić, bo czekamy na paczkę z Polski. Tak więc zobaczymy. No i faktycznie do nas już zadzwonił, do Australii. Przyszła paczka. Dobra, teraz robimy unboxing. Po unboxingu. No i mamy tu różne rzeczy od firmy Domowy Wek. Polecam wszystkim. www.domowywek.pl. Łopatka sielska. Na przykład, ja już tak mam przykładowo teraz pokazuję. Słonina z majerankiem. Tu też. Słonina diabelska. Uwaga, ostra jak widły Lucyfera. Łopatka gyros. Takie przykładówki wam pokazuję. Kiełbasa z łopatki szlachecka. Żurek z kiełbasą. Zupa ogórkowa na żeberkach. Grochówka z kiełbasą. Łódko po wiejsku. No jest tego sporo. Kapuśniak wiejski z żeberkiem. Zupa fasolowa wiejska z mięsem. Łódko po węgiersku. Nie wiem, co tam jeszcze jest, tego cała masa. Znowu po węgiersku. Kiełbasa łopatki, z łopatki szlachecka. O, kiełbasa z łopatki chłopska. Tak inaczej, Domowy Wek. Pierwsza pizza, jaką robimy, wegetariańska, wchodzi do piekła. Słuchajcie, i wchodzi kolejna pepperoni tym razem. A to nasza piękna pepperoni, wybublowana taka, ładna. Dobra, i do piekła wchodzi kolejna, cztery sery. Tak mniej trochę, bo ostatnio przeserowałem i to nie jest dobre. Za dużo składników. Dałem sos do pizzy, ale połowę mniej niż normalnie się daje. Niektórzy dają biały, niektórzy w ogóle, a niektórzy dają normalnie. Tak więc tak to jest. No i to jest cztery sery. Tym razem mniej sera niż ostatnio, ponieważ takie życzenie klienta, klient nasz pan. Słuchajcie, przyszła ta chwila. Bierzemy się za składanie wędek. Tu mamy trzy wędki, tam kolejne trzy kołowrotki. Firmy takiej, jak tu widzicie, o, coś takiego, trzy, no i tu drugi zestaw, posiłki tutaj, no sąsiad przyszedł. A ja muszę nakarmić psy tymczasem, taki kawał habanina. O, kontent podjechał, przejechał. Robota nam idzie, już mamy dwie czy trzy wędki złożone. O. No. Elegancja. Widzicie? Na grunt. Tak zwany grunt w morzu to się nazywa
no, surf casting po angielsku. Z tyłu, a tu są szczątki budy Leili, jak tu się wprowadziliśmy, tu ją poznaliśmy, jak tu sobie w takiej budzie dziadowskiej mieszkała z dziadowskim resztkami żarcia i wszystkiego. Tak, Leila? Pamiętasz? Chyba czas coś zjeść. Stefan, chodź, masz. Tutaj, mam mokro się podnieść. Leila, chodź, masz. Mamy cztery wędki złożone, wszystko jak trzeba. Do tego, to jest na grunt. Do tego dwie wędki dałem im, bo miałem sześć. Jeszcze dałem butelkę wina, dałem po piwie i jeszcze w czasie roboty butelkę wina na koniec. Jeszcze jutro zapraszamy ich na grilla za to. Ja bym w życiu tego nie zrobił. Oto taka mała, małe to lepsze, te droższe były. Tak brudnej Leili to ja dawno nie widziałem, zobaczcie. Stefan nie lepiej widzę. Czy to nie jest brud, tylko ona jest cała w piachu i mokra, bo poszły się kąpać, bo internet na basen kupiłem przecież. Zobaczcie Stefana. Stefan, co tu się dzieje z tobą? Wędki złożone, jedziemy do Chińczyka niedługo na pierogi, ale co wam tutaj chciałem powiedzieć, no afera Marcinowa, oglądajmy Marcina, zobaczmy jak to się rozwija, nie wiem czy się pokłócili o hajs, myślę, że nie, najprawdopodobniej po prostu porozmawiali, że tak to być powinno, ja się przeprowadzam do Siem Reap, tak więc niedługo będę tam wam relacjonował to wszystko, Marcin teraz pan prezes na Włościach, jak już wcześniej wspomniałem, ja też z nim spółkę wchodzić w tych sprawach na pewno nie będę, ale kto wie, nigdy nie mów nigdy, może coś razem z Marcinem zrobimy, bo Marcin w porządku gość, ale z Maciejem też może coś zrobimy, choć nic nie planuję. Na razie muszę się po prostu tam przenieść, wyprowadzić, tu się, że tak powiem, rozliczyć z tym, co tu. Ostreja była mi kupić fajki, bo mi się fajki skończyły. Mamy Hirosy, niepotrzebnie otworzyłem mocne. No, dobra, nieważne. Pojechać? Tak? Pojedziesz, tak? Pojedziesz. Stefan też pojedziesz. Słuchajcie, przyjechaliśmy ze Stefanem i z Leilą i z naszymi gośćmi. No, jest i Stefan. Wchodzimy do środka. Chodźcie. Ale zadyma, bo tu dwa psy są, nie? Mówi spokój, to dam ci zjeść. No. Masz. Leila. Leila to. Gola. Pojataj gola. No, nasza wołowinka się tutaj robi. Zobaczcie jakie mają. Tam gdzieś pierogi się nasze robią. Nie wiem gdzie. A te już latają na zewnątrz, już się puściliśmy. Już jest spokój, nie? Bo przyzwyczaiły się, tamte psy się oswoiły. Już se Stefan gania i Leila sobie gania. A tu się będą robić pierogi. Jest i Leila na zapleczu. Dzieje się. Palniki rakietowe jak ze starych dobrych czasów. Stefan! Chodź tu, bo tu ludzie chodzą, tu nie można dymić. Stefan! One psy się tam pochowały pod krzesłem. Chodzą nam pierwsze pierożki. Thank you.
nasze sprawy się robią. Szef dostał mocnego polskiego, mocarza podobnie, bo on mocny. Mamy i mamy sosiki. Ale Leila już tu pod spodem, już spokój. Dzisiaj weszły nam kolejne pierogi, tutaj dorzucili. Tym razem są wegetariańskie. Wołowinka wszystkim smakuje, łącznie z naszymi pododpiecznymi. A tam głowy wystają i Stefana atakują. Tu też kolejna głowa. Ale Leila się nie boi, ale Stefan atakuje i się boi. Kosztowało nas 67 dolków, dokładnie, ale zabieramy jeszcze na wynos. Jedziemy, czekamy na tuk-tuka. Tak to tutaj wygląda. Tu też są ludzie, jedzą. To dobre potrawy, ale tak, stolik taki, nie wiem, szefa usiadł, ktoś i tyle je. A tu jest zmywak. Tu jest zmywak naszy. Co mogę wam powiedzieć dalej? No, odnośnie afery, to tam Marcinowo-Maciejowa, to tam oni sami, no pewnie żadnej kłótni nie ma, po prostu biznes się rozszedł i sobie to tam załatwią, to w ich odcinkach trzeba śledzić. Pytałem się Marcina, czy udzieli mi ekskluzywnego wywiadu, a ja mówię, nie ma o czym. Ja też tak myślę w sumie, że nie ma o czym. Jak tak Marcin powiedział, to widocznie tak jest. Co tam? No, zjedliśmy tego Chińczyka i tak, kurde, jak na taką miejscówkę, nawet nie tani. Takie ceny jak w normalnych restauracjach. Żeśmy też zabrali na wynos jakieś tam żarełko. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam. Cześć.